Absolutną kuriozalną sytuacją jest fakt, że radni miasta, którzy chcą wyjaśnić sprawę, domagają się informacji, czują się odpowiedzialni w imieniu mieszkańców. Są atakowani, próbuje się robić z nich wrogów publicznych, próbuje się twierdzić, że oni chcą wykorzystać to do jakichś niecnych celów. Ich obowiązkiem jest reprezentowanie mieszkańców, tak by bezpieczeństwo zdrowotne w Grudziądzu nie było zagrożone. Bardzo możliwe, że ten szpital wymaga zwiększenia kontraktu. Bardzo możliwe. Ale bardzo możliwe, że również wymaga dokładnej analizy, na co do tej pory zostały wydane pieniądze. Czy są wykorzystywane w sposób odpowiedzialny i odpowiedni te poczynione wielkie, często nowoczesne inwestycje, czy to nie było trochę na wyrost. Zarzucanie radnym miasta działań politycznych jest, to zresztą już było tu powiedziane, jest czymś kuriozalnym w ustach par excellence polityka. Radnego wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej, człowieka, który zapewne również swoją pozycję polityczną wykorzystywał do uzgadniania pewnych rzeczy z władzami z Platformy Obywatelskiej w mieście Grudziądzu, więc ten człowiek powinien być może ostatnim, który mówi o polityce. Prawdopodobnie rozbudowane ego pana dyrektora, chęć pokazania, jakim to wielkim szpitalem będzie zarządzał i możliwości polityczne, jakie miał w tych latach, doprowadziły właśnie do sytuacji, która jest opisywana. Nadmiernego zadłużenia, ratowania się w cudzysłowie chwilówkami z coraz gorszych źródeł po to, żeby utrzymać płynność, żeby utrzymać funkcjonowanie finansowe szpitala. Ale ja pytam, a gdzie jest nadzór właścicielski? A gdzie do tej pory był prezydent miasta, kolega partyjny pana dyrektora Nowaka? Ta komisja, o której tutaj była mowa, musi wyjaśnić, co się w tym szpitalu wydarzyło. Gdzie jest prawda? I jeżeli zdaniem tej komisji rzeczywiście doszło do złamania prawa, to będą wnioski do prokuratury. To również i radni nasi, i Prawo i Sprawiedliwość, i posłowie będą wnioskowali sprawę do prokuratury. Nie może sprawa być zamieciona po raz kolejny pod dywan i będziemy udawali, że nic się nie stało. A miasto może będzie dokonywało karkołomnych decyzji o sprzedaży spółek miejskich, czy obciążenia spółek miejskich jakimiś dodatkowymi zobowiązaniami na rzecz szpitala. A gdzie był nadzór do tej pory? Co do zwiększenia kontraktu, to może wcale nie potrzeba zwiększenia kontraktu tutaj. Może inna gospodarka finansowa jest potrzebna. Tego nikt z zewnątrz nie jest w stanie zrobić. Natomiast nie może być sytuacji takiej, jak już wspomniałem, że jedynym ratunkiem jest tworzenie spółek kapitałowych i na zasadzie kto bogaty niech się leczy, a ten biedny niech zdycha.